to już tradycja. Co roku przed Dniem Niepodległości w Zespole Szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie pierwszoklasiści profilu wojskowego biorą udział w uroczystym ślubowaniu. W tym roku wydarzenie to miało jednak bardziej podniosły ton ze względu na stulecie odzyskania niepodległości. Wprowadzono m.in. inny rodzaj ślubowania. Będą mianowani na kadetów poprzez uklęknięcie i położenie szabli na ich ramieniu, czyli to jest taka nowość, której do tej pory nie było. Dla pierwszoklasistów to duże wydarzenie, tym bardziej, że w uroczystości bardzo często biorą udział nie tylko zaproszeni goście na czele z przedstawicielami władz miasta i powiatu, ale także rodzice i znajomi. Klasa wojskowa w Szybinie cieszy się dużym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że z roku na rok coraz większe. Myślę, że już wypracowaliśmy sobie renomę. No i uczniowie jedni drugim opowiadają, że po prostu jest fajnie. Nauczycielem przysposobienia wojskowego jest starszy chorąży sztabowy Ireneusz Wiewióra. Uczniowie klas wojskowych na brak ciekawych zajęć nie mogą narzekać. Szkolą się, mają przysposobienie wojskowe oraz musztrę. Oprócz tego wykonują skoki ze spadochronem oraz wyjeżdżamy na różnego rodzaju obozy. Ostatnio byliśmy na obozie w 62. Kompanii Specjalnej Komando w Bolesławcu. I tutaj nasi uczniowie przez okres 5 dni szkolili się na terenie jednostki wojskowej 23. Pułku Artylerii w Bolesławcu. Są bardzo dumni z tego, że noszą mundur i chcą ten mundur nosić. Uczniów klas wojskowych można spotkać na uroczystościach patriotycznych nie tylko w Cieszynie. Klasy wojskowe ze sztandarem stanowią taką oprawę tych wszystkich uroczystości patriotycznych. Po uroczystym ślubowaniu, wystąpieniach gości przyszedł czas na część artystyczną. Spotkanie w Szybinie zakończyło się pokazem musztry. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Oba!